Będąc jeszcze w seminarium jako kleryk, pamiętam, że czytałem kiedyś taką książkę francuskiego pisarza Bernanosa, książkę pod tytułem Pamiętnik wiejskiego proboszcza. To opowieść o francuskim księdzu pełnym zapału, gorliwości, który trafia na taką totalnie zapuszczoną religijnie parafię i trochę jak święty Jan Wianney próbuje ją ożywić duchowo. Posługuje się w tym zarówno nowatorskimi, jak na ówczesne czasy, to był chyba koniec XIX albo początek XX wieku, metodami duszpasterskimi, jak i głęboką modlitwą. Swą kapłańską gorliwość przypłaca oczywiście z biegiem czasu utratą zdrowia i cierpieniem, które de facto kończy jego dosyć krótkie w sumie życie. Odchodząc z tego świata, nie ma jednak okazji niestety cieszyć się jakimś sukcesem duszpasterskim. Ta opowieść nie ma happy endu. Można powiedzieć, że parafianie, poza nielicznymi wyjątkami, wcale nie stają się pobożniejsi, a on sam, proboszcz, umiera w sumie w cierpieniu. Ot, dosyć smutna historia i pewnie w ogóle bym jej nie zapamiętał, gdyby nie ostatnie słowa tego umierającego proboszcza. Ten człowiek, który po ludzku patrząc, doznał takiej całkowitej porażki życiowej, niemal nic nie osiągnął i na dodatek umiera w bólu, na łożu śmierci wypowiada niezwykłe zdanie. Zapamiętałem to zdanie do dzisiaj. Wszystko jest łaską. No właśnie. Wszystko jest łaską. Wszystko jest darem Bożym. Zarówno to, co zwiemy dobrem, sukcesem, zwycięstwem, jak i to, co jest cierpieniem, złem czy porażką. Wszystko jest darem Boga. Jest Jego łaską. Tymczasem, czy tak to odbieramy w rzeczywistości? Mieszkańcy Nazaretu z czasów Jezusa, ale i ośmielę się zaryzykować stwierdzenie, że my dzisiaj chyba także, kompletnie nie rozumiemy, czym jest prawo do czegoś, a czym jest łaska. Rodacy Chrystusa rościli sobie prawo do otrzymania Bożych darów przekazywanych przez Jezusa. Uważali, że Jego cuda, łaski, uzdrowienia, komu jak komu, ale im to się szczególnie należą. Przecież są oni synami Abrahama, a do tego Jezus jest krwią z ich krwi, ich rodakiem, można powiedzieć, to ich człowiek. Ale Jezus brutalnie prostuje ich myślenie. Hola, hola. Do niczego nie macie prawa. Wszystko jest łaską. To nie wasze pochodzenie, nie koneksje rodzinne czy inne układy dają wam prawo do Bożych darów. One pochodzą z łaski, czyli z wolnej woli Boga. Tego Boga, który hojnie obdarowuje także pogan, jak wdowę z Sarepty czy Syryjczyka Naamana. Niestety mam wrażenie, że ludzie dzisiaj mają sposób myślenia podobny do mieszkańców Nazaretu. Nazwałbym go pewną mentalnością roszczeniową. Jest to takie myślenie typu płacę, więc wymagam. Daję na ladę pieniądze, więc żądam, żeby mnie obsłużono, żeby mi dano towar. Płacę podatki, ZUS-y i inne haracze. To od rządu, od państwa, od instytucji żądam darmowej opieki zdrowotnej, darmowej nauki, dobrych autostrad, ciepłej wody w kranie itd., itd. I w relacji do państwa czy do sprzedawcy w sklepie może to jest i uzasadnione. Ale my tę roszczeniową mentalność przenosimy na sferę duchową, na sferę naszych relacji z Bogiem. Traktujemy Boga jak subiekta, który na dźwięk naszej sakiewki ma obowiązek w zębach przynieść nam żądany towar.
A co jest w tej sakiewce? Czym chcemy zapłacić? O, na przykład nasze modlitwy. Jeśli się modlę, proszę, to Ty, Boże, masz obowiązek mnie wysłuchać, bo inaczej się obrażę. Dalej w tej sakiewce może być też takie przekonanie, skądinąd zresztą prawdziwe, jestem, Boże, Twoim dzieckiem. Należy mi się od Ciebie dar, należy mi się część dziedzictwa, należy mi się Twoja łaska. A w praktyce wygląda to tak. Ja mam prawo być zdrowy, mam prawo nie cierpieć, mam prawo być szczęśliwy, mam prawo na przykład posiadać własne dziecko, mam prawo, mam prawo, mam prawo. Jeśli, Boże, nam go nie dasz, jeśli nie zaspokoisz tego naszego prawa, to sobie je sami zaspokoimy, a Ciebie wygonimy. I taka mentalność w nas tkwi. Czasem zupełnie nieświadomie, a czasem, myślę, że świadomie. Mentalność człowieka o bezczelnej twarzy. A tymczasem Bóg jest łaskawy, jest chętnym i hojnym dawcą łask, ale wtedy, gdy widzi, że Jego dzieci pokornie o nie proszą, a nie butnie ich żądają. A człowiek? No cóż, póki Bóg działa po naszej myśli, według naszych życzeń, według naszej woli, spełniając nasze marzenia, zachcianki, póki mówi to, co chcemy słyszeć, to tak jak mieszkańcy Nazaretu. Przyświadczamy Mu i zachwycamy się pełnym wdzięku Jego słowom. Jesteśmy Bogiem zauroczeni. Gdy jednak zapowie, no niestety Tobie tej łaski nie udzielę, tu cudu nie dokonam, choć dla innego to uczyniłem, to co robimy? Porywamy się z miejsca i wyrzucamy go z naszego miasta. Na co nam taki bezużyteczny Jezus? Jeśli nie chcesz nam służyć, to się wynoś. Czy nie taki jest dzisiaj świat? Czy brak wiary i opuszczone kościoły nie są pewnym cichym może, ale jednak wymownym głosem dzisiejszego człowieka? Sorry, Jezu, nie chcesz nam dawać, czego chcemy? Nie chcesz tańczyć, jak Ci zagramy? To się wynoś. Nie chcesz głosić Ewangelii, którą chcielibyśmy słuchać? To idź stąd. I to dotyczy także Jego woli. Nie podobają Ci się nasze zepsute moralnie wolne związki? Nie podoba Ci się szkoła bez naszych wartości? Państwo budowane bez Twoich praw? Nie podoba Ci się? To się wynoś. Oby tylko nie skończyło się to tak, jak w Nowym Jorku owego pamiętnego 11 września w czasie zamachu na World Trade Center. Na widok skaczących z okien płonącego wieżowca ludzi ktoś z rozpaczliwą bezczelnością zapytał: no i gdzie jest teraz ten Bóg? I ktoś inny mu odpowiedział: co się bezczelnie pytasz? Przecież już dawno wyrzuciliście go ze swego miasta.